Dzień dobry, witajcie ponownie w Aneksie. Kresło mi skrzypi. Weźcie sobie jakieś piciu i oglądajcie. Dziś oglądajcie raczej niż słuchajcie. Bo pamiętacie jeszcze serię z duchami? Zrobiłam kilka takich filmów na temat różnych słynnych zdjęć, na których rzekomo są duchy. I próbowaliśmy ocenić i zdecydować, czy mogą one być prawdziwe, czy może jest to oszustwo. I taki też, powiedzmy, disclaimer na początku. Ja nie wierzę w duchy. Zarzucaliście mi pod niektórymi filmami, że A, co ty w duchy wierzysz? Prawda jest taka, że jestem ogromnie sceptyczna, ale w żaden sposób mi to nie przeszkadza oglądać takie zdjęcia, czytać o nich i czytać o paranormalnych historiach ogólnie. Wręcz przeciwnie, uwielbiam je. I nawet jeżeli w nie nie wierzę, to wciąż super mi się je czyta, i mają być fajny klimat. Są to często ciekawe historie. Ja jej ja bardzo lubię ten aspekt, że można sobie właśnie pogdybać i pozastanawiać się. Także dziś zapraszam Was na kilka kolejnych zdjęć, żebyśmy znowu mogli się pozastanawiać. Mam wrażenie, że ostatnio dużo było takich raczej ciężkich i smutnych, naprawdę, historii na tym kanale. Także myślę, że miło sobie dziś pomówić o czymś troszkę lżejszym. I się wyluzować. Nie wiem jak wy, ale ja zdecydowanie tego potrzebuję. Także zapraszam Was na pierwsze zdjęcie. To zdjęcie wykonał Peter Belzlot w kościele w Woodstead w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii w 1975 roku. W pierwszej ławce widzimy jego żonę Diane. Para była wtedy sama w kościele. Oprócz z nich znajdował się tam tylko ich syn. Jednak gdy wywołali oni swoje wszystkie zdjęcia i zaczęli je oglądać. To na tym jednym zauważyli, że za Diane w ławce zdaje się siedzieć jakaś postać. Dajen pamiętała ten dzień, i była pewna, że wtedy nikt za nią nie siedział i że rzeczywiście poza jej rodziną nikogo w kościele nie było. Tamtego dnia Dajen nie czuła się najlepiej. Była chora i brała antybiotyki. Postanowiła usiąść na chwilę, aby pomodlić się o swoje zdrowie. I w końcu to małżeństwo, zaintrygowane tym, co zobaczyli na swoim zdjęciu postanowiło wrócić do tego kościoła i pokazać je wikaremu. I dopiero wtedy dowiedzieli się o legendzie, że w tym kościele podobno czasem pojawia się duch zwany Białą Damą, o której to też krąży wiele niesamowitych historii. Miała ona nawiedzać kościół już w XIX wieku. Krąży historia o mężczyźnie, który w 1830 roku postanowił spędzić w tym kościele noc, aby udowodnić, że duchy nie istnieją i żadnej białej damy nie ma. Podobno został znaleziony na drugi dzień rano w kościele, skulony i przerażony. Ale nie udało mi się znaleźć, nie wiem czy istnieją jakieś dowody, że to wydarzenie naprawdę miało miejsce. Ale poza tym wszystkim muszę przyznać, że podoba mi się to zdjęcie. Ma taki ładny, spokojny klimat. Warto też zwrócić uwagę, że miejsce to wtedy było bardzo jasne, mocno oświetlone przez słońce. Możliwe więc, że to co wygląda na postać siedzącą Diane jest po prostu grą świateł w tym przypadku. Ale przechodząc dalej. 22 stycznia 1985 roku odbyła się wystawna kolacja dla honorowych obywateli miasta Coventry w Wielkiej Brytanii. Ogólnie coś dużo tych duchów mamy w Wielkiej Brytanii. I podczas spotkania wykonano to zdjęcie. Pozornie nie ma na nim niczego szczególnego. Od grupa ludzi zgromadzona wokół stołów w pięknej starej sali. Ktoś jednak później wypatrzył, że w rogu, obok stołu, stoi zakapturzona postać. Nikt z obecnych wtedy nie zapamiętał, aby była tam osoba ubrana w taki sposób. Zdjęcie zostało wykonane w czasie modlitwy, dlatego wszyscy stoją z lekko pochylonymi głowami. Wszystko odbyło się w domu cechowym Świętej Marii w Cowentry. O którym również krąży dużo historii i wiele legend o duchach nawiedzających to piękne stare miejsce. Niektórzy uważają, że może to być duch mnicha, który postanowił dołączyć do modlitwy. Ale warto też zauważyć, że wiele osób w momencie wykonywania zdjęcia było w ruchu i jeżeli spojrzymy na inne osoby, to zauważymy, że są one również lekko rozmazane. Może więc tajemniczy mnich jest po prostu kolejną osobą, która wtedy odwróciła głowę na przykład. I to, co bierzemy za kaptur, jest na przykład jej włosami. Opcji generalnie jest dużo, ale tak czy inaczej ta sala jest piękna, ma wspaniały klimat i bardzo chętnie urządziłabym tam spotkanie subskrybentów tego kanału, kto się pisze. Do Wielkiej Brytanii jeszcze wrócimy, ale na chwilę ją opuśćmy. I przenieśmy się do stolicy Filipin, Manili, bo tam na obrzeżach miasta na eleganckim osiedlu Eastwood, gdzieś w roku 2003 dwie przyjaciółki zapozywały do zdjęcia. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jest dosyć kiepskiej jakości, to dlatego, że zostało wykonane telefonem komórkowym. Dziewczyny były pewne, że nikt koło nich nie stał, a jednak na zdjęciu pojawił się ktoś jeszcze. Jakaś półprzezroczysta postać, która złapała jedną z dziewczyn za ramię. Powiedziały, że wtedy nie wydarzyło się, ani że nie czuły niczego nadzwyczajnego. Zdjęcie wygląda tak, jakby uchwycono na nim osoby w ruchu, która może chciała dołączyć do zdjęcia na ostatnią chwilę i weszła w kadr dokładnie w momencie, gdy fotografujący robił to zdjęcie. Ale tak czy inaczej klimat tego zdjęcia też mi się podoba i powoduje, że mam ochotę obejrzeć sobie jakiś porządny azjatycki horror. I wracamy do Wielkiej Brytanii, bo tam chyba mają jednak najciekawsze duchy. I to zdjęcie akurat pamiętam, gdy narobiło szumu w internecie, gdzieś w roku 2015. Wtedy też dwunastoletnia Holly Hampshire chciała zrobić zdjęcie swojej kuzynki, gdy dziewczyny zwiedzały pałac Hampton Court w Londynie. Zdjęcie Holly zrobiła swoim iPhone'em, a gdy dziewczyny później przeglądały zdjęcia, to na jednym z nich za kuzynką Holly widoczna jest dziwna postać, wyglądająca na wysoką kobietę z długimi włosami, w sukni, przywodzącej suknie noszone gdzieś w XIX wieku. A jako, że to był rok 2015, to oczywiście Twitter wziął zdjęcie w obroty i szybko pojawił się pomysł, że w momencie wykonywania zdjęcia ktoś po prostu przeszedł przed obiektywem. Wielu pracowników i przewodników Hampton Court ubiera się w różne serdowne stroje z innych epok, aby dodać swoim wycieczkom więcej klimatu. I możliwe właśnie, że przed obiektywem Holly przeszła jedna z zatrudnionych tam kobiet, a ponieważ była w ruchu, to jej postać jest dziwnie zniekształcona. I na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać zdjęcia wykonane przez Williama Hope'a, kogoś, kto nazywał się fotografem medium, ponieważ na wykonywanych przez niego zdjęciach rzekomo pojawiały się duchy osób bliskim osobom fotografowanym. Te zdjęcia przez długie lata były zapomniane, aż w zostały odkryte przypadkiem w Antykwariacie przez kuratora pewnego muzeum. William Hope urodzony w 1863 roku. Sporą część swojego życia spędził pracując jako cieśla, ale w 1905 roku zaczął interesować się zjawiskami paranormalnymi. Po tym, gdy zrobił zdjęcie przyjacielowi i uchwycił na nim postać, która okazała się być zmarłym krewnem tego przyjaciela, Hope zaczął wtedy wykonywać więcej takich zdjęć, aż w końcu zrodził się z tego biznes. Założył on coś, co nazywało się Crew circle. Grupę składającą się z pięciu fotografów mediów. I po zakończeniu I wojny światowej otworzył swój zakład w Londynie, gdzie jego prace zaczęły przyciągać wielu ludzi. W szczególności, że wtedy wiele osób straciło swoich bliskich w wojnie. Przychodzili do niego ze zdjęciami swoich zmarłych ukochanych, a on wykonywał im zdjęcia, i zwykle w jakiś magiczny sposób ci utraceni bliscy pojawiali się na fotografiach. I w 1922 roku Harry Price. Członek Stowarzyszenia Badającego Zjawiska Paranormalne wziął sobie Hope'a na tapet i opublikował w końcu artykuł, wyjawiając, że Hope fałszuje zdjęcia, używając zdjęć zmarłych, które otrzymywał od swoich klientów. Ale pomimo tego wiele osób wciąż broniło Hope'a na czele z jednym z największych fanów zjawisk paranormalnych, Arturem Conanem Doylem, autorem opowiadań o Sherlocku Holmesie. I dzięki temu samemu wsparciu, Howe kontynuował swoją pracę i jego zdjęcia cieszyły się popularnością aż do jego śmierci w roku 1933. Myślę, że teraz nikt z nas nie dałby się już na coś takiego nabrać, ale przypuszczam, że wtedy rzeczywiście takie fotografie na ludziach zrobiły wrażenie. I z jednej strony Howe'a można bronić, ponieważ dawał tym ludziom, którzy stracili swoich najbliższych. Jakąś nadzieję, jakiś znak, że ich dusze gdzieś istnieją i że pojawiły się na tej fotografii, i może dawało im to nadzieję, że po śmierci połączą się ze swoimi bliskimi. Ale z drugiej strony też trochę żerował na ich nieszczęściu. Oszukiwał ich i brał za to od nich pieniądze. Także to chyba tyle na dziś. Dziękuję wam za oglądanie, i jeżeli macie propozycje jakichś zdjęć, którymi chcielibyście, żebyśmy się tutaj zajęli, a może macie swoje zdjęcia, które wystąpiliście i jest na nich coś dziwnego, to możecie je wysyłać na przykład na mojego maila. Jest on zawsze podany w opisie pod filmem. Również Wam go teraz tutaj wyświetlę. Jest. Ok, do zobaczenia następnym razem. Pa.